będziesz mówił? Dzień dobry Państwu, mikrofony nie działają. Działają, działają. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na kolejnej wystawie w naszej galerii. Bohaterem dzisiejszego wieczoru jest malarz, jak sam się śmieje, średniego pokolenia, Wojciech Górecki. Artysta tworzący w plenerze, artysta, który syci oczy widokiem naszych łąk, nieba, który jak sam mówi o sobie, że właśnie w plenerze czuje się najlepiej. Proszę Państwa, zgromadzone to obrazy, są to obrazy nie do kupienia, są to obrazy z prywatnej kolekcji Państwa Góreckich. Miałem tą przyjemność, że udało mi się namówić artystę na wystawę i oto w Kołobrzegu gościmy artystę i jego dzieło. Wojciech Górecki, przedstawiam Państwu. Wojtku, w imieniu Kołobrzeża, nas wszystkich, dla Ciebie, oto te kwiaty. Dzień dobry. Dobry wieczór, już chyba nie wypada mówić, bo już mamy tak jasno. Ja wezmę te kwiatki. Piękna wiosna. Nie, ja kwiatki jednak wolę trzymać, przynajmniej będę wiedział, co z rękoma robić. Serce mi bardzo mocno bije, chociaż zwykle przed wernisażami denerwowałem się z tego powodu, czy coś będzie się podobało na tyle, żeby kupili. Dzisiaj jestem w komfortowej sytuacji, bo Państwo nic nie musicie kupować, bo tak jak kolega zaznaczył, nic nie jest na sprzedaż. Ja jestem tylko na sprzedaż i obrazy, właściwie ich efekt taki wizualny tylko, także niby nie powinienem się denerwować, ale serce mi strasznie bije i proszę mi wybaczyć, jeżeli będę mówił za chwilę jakieś głupoty. Zacznę od tej grafiki, bo grafika przeznaczona jest właśnie dla prezydenta miasta Kołobrzeg. Tak, tamta grafika, która przedstawia dwór Artusa, jest to taki bardzo ładny budynek w Gdańsku na Długim Targu. Myślę, że Państwo w Gdańsku byli, a jeśli nie, to serdecznie zapraszam. Trochę reklamuję swoje miasto, ale tam się urodziłem. I właśnie tak się składa, że urodziłem się dzisiaj. 44 lata temu. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Po raz pierwszy w Galerii Sztuki Współczesnej swoje obrazy wystawił gdański artysta-malarz Wojciech Górecki, nazywany przez krytyków realistą natchnionym. W 1984 zdałem do Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wtedy to była jeszcze Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku. No i do 1989 roku tam studiowałem. Więc malowałem na początku, jak to zwykle, student naładowany jakimiś, prawda, pomysłami, że trzeba coś takiego bardzo modernistycznego robić. Zresztą to jest takie jak gdyby może nie tyle modne, ale po prostu jakby konieczne. I szukałem jakichś światów surrealistycznych, ale to jakoś tak bez przekonania większego. W 96 roku, tak, to był 96 rok, byłem w Paryżu, w D'Orsay i zobaczyłem malarstwo impresjonistów na żywo, bo nie da się tego malarstwa oglądać na reprodukcjach barwnych. No i wtedy zaczęła się moja wielka miłość jak gdyby do pleneru, do pejzażu malowanego w naturze. Bo to, co za chwilę tutaj zobaczymy, ja myślę, że Państwo sfilmują, to są obrazy malowane wszystko w naturze. Po prostu płótna, które są tutaj w tej chwili w tej sali, w pięknej sali w Kołobrzegu, to po prostu one ze mną tam w tej naturze były. Wojciech Górecki uprawia grafikę warsztatową, rysunek, grafikę i malarstwo. Obrazy powstają głównie w plenerze, tak więc tematem ich jest pejzaż. Zapytaliśmy artystę, czy ma swoje ulubione krajobrazy. Bardzo lubię malować jakieś takie rozległe przestrzenie, długie horyzonty i szalenie lubię malować śnieg.
śnieg. Po prostu śnieg ma w sobie jakąś ekspresję. Musiałem się trochę zahartować, żeby zimą malować te obrazy. Mam oczywiście specjalne rękawiczki powycinane tutaj na palce. Mam palnik gazowy ze sobą noszę, który co chwilę podgrzewa mi dłonie, dlatego że po 20 minutach już jak gdyby palce są tak zmarznięte, że nie można dalej pracować, ale ten palnik umożliwia tą dalszą pracę. No i jak widać, jakieś efekty tej pracy zimowej są. Na obrazach Góreckiego nie brak tafli jeziora, strumyków, ale mało morza. Dlaczego? Urodziłem się nad morzem, mieszkam nad morzem i jak gdyby zostawiłem sobie to na deser. Może będę żył jeszcze 40 parę lat i myślę, że w historii mojego malarstwa sporo będzie morza, nie tylko zimy i zaśnieżonych stogów siana. Są jeszcze takie obrazy szczególne jak Syberia. Obrazy, które powstały na dalekiej Syberii. Około 8000 kilometrów. Mniej więcej z miejsca, w którym w tej chwili stoimy. Tam również byłem, tam malowałem i wiążą się z tym wspomnienia niesamowite, bo niesamowita jest w ogóle Syberia i ludzie Syberii. I przeżywanie tam po prostu tego świata, plastyki, a jednocześnie bycie z ludźmi, którzy są cudowni. Świetnie się z nimi wódkę pije, rozmawia na różne ciekawe tematy, oczywiście po rosyjsku. No i cóż to tutaj więcej dodać? No był to na pewno życiowy mój plener. Bardzo blisko można znaleźć ciekawe plenery. I oczywiście jeżdżę po całej Polsce. Głównie to są jednak pejzaże polskie. Chciałbym pojechać jeszcze do Australii, malować inny kolor, bo światło tam jest inne. Oczywiście o tym, jaki wychodzi kolor na obrazie, decyduje szerokość geograficzna, pod którą malarz maluje. Kiedyś myślałem, że to jest taka naprawdę bajka, ale rzeczywiście tak jest. Inne światło nieba, inny kolor jest gdzieś na południe Europy i inny jest tutaj u nas. I czasami malarz marzy o tym, żeby gdzieś daleko wyjechać, żeby zmieniła się paleta barw, żeby nie malować wszystko w jakichś takich szaro-zimnych tonacjach, bo one jednak tutaj towarzyszą naszej Polsce, szerokości geograficznej, w której się znajduje Polska. No cóż, ale Australia jest daleko, spore fundusze trzeba mieć, więc zobaczymy. W tej chwili, w tym roku, chciałbym namalować szereg obrazów tak zwanych parków wodnych. Zbudowano mi specjalną łódź do malowania na wodzie. Ona w tej chwili, konstruowana jest do niej przyczepa i będę jeździł, bardzo mi się marzy Dolina Biebrzy. Będę jeździł właśnie w okolice takich naprawdę dzikich ostępów, bagien, uroczysk i chciałbym coś namalować z innej perspektywy. Ja jednak zwykle maluję z perspektywy od właśnie takiej, jak teraz z panią rozmawiam, czyli mniej więcej 1,73 m, tyle podobno mam. I chciałbym namalować coś z perspektywy dużo niższej i z wody, więc będą to na pewno inne obrazy przedstawiające odbicia chmur w wodzie. No pewnie płynęła pani kiedyś kajakiem, prawda? To są cudowne fragmenty przyrody oglądane z zupełnie innego miejsca, innej perspektywy, innej przestrzeni. A który z wielkich malarzy jest dla Wojciecha Góreckiego mistrzem? Moja pierwsza miłość to Rembrandt oczywiście. I genialni, wielcy malarze polscy jak Gierymski, Podkowiński, Wyczółkowski. A jako, że zajmuję się tak starą trochę techniką, właśnie malarstwo pejzażowe malowane, właśnie początek gdzieś mniej więcej 150 lat temu Barbizończycy wyszli sobie w plener i zaczęli malować, to ono zakorzenione jest właśnie w tych starych mistrzach. Współcześnie jak gdyby nie mam się do kogo odnosić. Ubolewam nad tym, ale współczesnie żyjącego mistrza, którego podziwiam, nie mam.